Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przy Alejach Rejmonta w Gnieźnie ma nowe biuro obsługi klienta. Uroczyste otwarcie punktu to okazja, by przypomnieć, jak ważne sprawy są załatwiane w tym miejscu. Wbrew pozorom, jeżeli chodzi o klientów, którzy tutaj przychodzą, to jest to olbrzymia grupa ludzi. To po pierwsze. Po wtóre, na pewno poprawiamy w tym momencie walory bezpieczeństwa. Chcę przypomnieć, w dobie COVID-u przy starym wejściu, tam się krzyżowały drogi wielu osób. Tutaj tworzymy pewne bezpieczeństwo przede wszystkim dla pracowników. Ponadto na pewno walory estetyczne, to też ma duże znaczenie. Natomiast ta jednostka jest przed kolejną dużą inwestycją. Myślę, że za parę dni będziemy mogli na ten temat więcej powiedzieć. W związku z tym chcę podkreślić, że w gnieźnieńskiej geodezji, w powiatowej gnieźnieńskiej geodezji dzieje się bardzo dużo dobrego i bardzo się cieszę, że ta decyzja, żeby dyrektorem została kobieta. Kobiety, jak widać, tutaj świetnie się sprawdzają w starostwie powiatowym, żeby właśnie pani Monika Majewska objęła tą funkcję, nie tylko za tą inwestycję, ale za inne posunięcia, które zostały przeprowadzone i są bardzo dobrze odbierane przede wszystkim przez użytkowników, ale też przez pracowników. Ta inwestycja kosztowała 127 tysięcy. Ona jest z własnych środków geodezji. Tutaj pani Majewska takie pieniądze wyodrębniła i niezmiernie się cieszę z tego powodu, także budżet nasz powiatowy z tego tytułu nie ucierpiał. Inwestycja polega na tym, że otworzyliśmy nowe wejście, przeznaczone tylko i wyłącznie dla tych, którzy tutaj przychodzą, żeby załatwić swoje sprawy, czyli to, co jest związane z tym wejściem pierwotnym a propos pracowników. Tu nam się w tym momencie drogi nie krzyżują z osobami, które przychodzą załatwiać tutaj swoje sprawy. Tak jak powiedziałem, jest to związane też z bezpieczeństwem. COVID nas zmusił do nowych rozwiązań. Wszystko wskazuje na to, że znowu będziemy mieli pewnie trzecią falę. W związku z tym taka decyzja zapadła i dzisiaj to miejsce będzie otwarte. W jednostce co miesiąc swoje sprawy osobiście w biurze obsługi załatwia około 500 mieszkańców naszego powiatu.